Kategoria 65 kg. Widzą Państwo uczestników: Eryk Maj i Arkadiusz Bucik. 24 lata, jednego i drugiego zawodnika. 3 wygrane Maja, 2 wygrane Gucika. Mają także porażki, jeśli chodzi o starty w Krajowej Lidze Zapaśniczej. A na początek prezentacja zawodnika gości: MKZ Unia Radziwusz i Arkadiusz Gucik. To jest mistrz Polski z 2015 roku, brązowy medal w 2014 roku. Na pewno będzie trudne zadanie, bo Eryk Maj pokazuje, że czyni spory progres, jeśli chodzi o swoje starty. W tej Krajowej Lidze Zapaśniczej startuje często, z różnym skutkiem, ale najważniejsze, że się rozbija. Brązowy medalista Mistrzostw Polski 2017, 5. miejsce w Mistrzostwach Europy Kadetów w 2008 roku. No myślę jednak, że on jest również faworytem tego starcia, ale podejrzewam, że Gucik tutaj będzie próbował się postawić bardzo mocno. Tutaj ciekawostka, Arkadiusz Gucik na co dzień jest zawodnikiem stylu klasycznego. Eryk jest zawodnikiem stylu wolnego. Zmiana stylu z klasycznego na wolnego jest dużo cięższa niż z wolnego na klasycznego, bo w wolnym odchodzą pewne elementy techniki. No zobaczmy, to jest właśnie to. 4 punkty, piękne wejście do nóg. Widać, że Arkadiusz po prostu w tym stylu nie czuje się jak ryba w wodzie. I Eryk na pewno też ma za zadanie wygrać tą walkę przed czasem, żeby kolejne 4 punkty zaliczyć do swojej drużyny. I kolejne 2 punkty, już jest 6-0. No bardzo szybko, faktycznie. Kolejne 2 oczka, tak zwana narzutka. Dla widzów powiedzmy, że każda akcja w parterze tego typu poprzez plecy to jest 2 punkty, bez względu na to, czy to jest wózek, czy to jest młynek, tak jak do tej pory było zrobione w stylu wolnym. Każda taka akcja daje nam 2 punkty. Jeszcze brakuje nam 2 oczka do kolejnej walki wygranej przed czasem. No powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczony. Wydawało mi się, że będzie to bardziej wyrównany pojedynek. Ja zdaję sobie sprawę z tych różnic w stylach klasycznym i wolnym, ale wydawało mi się, że nieco bardziej zablokuje tutaj górę i stójkę Gucik. Tymczasem zupełnie dał się wpuścić w te manewry typowo wolniackie. No i mamy kolejne 2 punkty. Przewaga techniczna 12-0. Robi nam się wynik 8-0. Ja powiem tak, pół żartem, pół serio. Byłem absolwentem szkoły rolniczej i w szkole rolniczej również były zawody Mistrzostwa Polski Szkół Rolniczych, które były odbywane w stylu wolnym. Ja byłem klasykiem i wiesz mi, ciężko jest się przestawić z klasyka na wolny. Te dodatkowe akcje w nogach, ciężko jest się na to bronić, tym bardziej w parterze. Także tutaj pełne usprawiedliwienie dla Arka. No chociaż mógł trochę bardziej się postawić, ale może też również bało swoje zdrowie, kolana i tak dalej. A jakby spróbował na przykład ostro od początku, a taka teoria, drodzy Państwo, my sobie tutaj czasami trochę próbujemy wątków humorystycznych poruszać, ale zdajemy sobie sprawę tak zupełnie na poważnie, że no różnica w technice walki jest naprawdę znacząca i no bardzo trudne zadanie było przed Gucikiem, aczkolwiek spodziewałem się, że to wszystko będzie trwało znacznie dłużej.